Witam serdecznie, z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj dowiemy się, jak wygląda proces terapeutyczny, czyli proces upragnionej zmiany. I będę tutaj mówiła o takim zwyczajnym zjadaczu chleba, a nie na przykład o mnichu tybetańskim, który siedzi cały dzień i medytuje. Nie jestem bowiem specjalistką od rozwoju duchowego, a raczej pasjonatką przepracowywania traum. Jeśli więc nie medytujesz codziennie przez 10 godzin, to ten film jest dla Ciebie. Kolejność w dokonywaniu zmiany jest bardzo ważna. Chociaż pewnie można przeskoczyć jakieś punkty, ale ja jeszcze na to nie znalazłam sposobu. Ponieważ bardzo często, jeżeli chcemy coś przeskoczyć, to znaczy, że włącza nam się taki tryb ucieczki wyniesiony z dzieciństwa, więc warto tutaj uważnie siebie obserwować. Sama widzę po sobie, kiedy ta zmiana jest naprawdę pełna i głęboka, a kiedy to są tylko takie powierzchowne i tymczasowe małe przemiany. Zależy, na czym nam zależy. Jeśli chcemy takiej głębokiej i stałej zmiany, to potrzebujemy wejść właśnie głęboko w ten proces. Bardzo często zdarza się, że osoby, które wchodzą w rozwój tak zwany duchowy, chcą od razu przejść do ostatniego punktu, którym jest wdzięczność. Wdzięczność też bardzo często się praktykuje na YouTubie, na jakichś kursach, czy opowiadają o tej wdzięczności nauczyciele duchowi. Jeśli potrafisz w to od razu wejść i poczuć wdzięczność za to, że doświadczyłaś lub doświadczyłeś trudnego dzieciństwa, to super, bo to też może nam pomóc, kiedy nie jesteśmy gotowi dotknąć tych naszych zranień i wchodzimy sobie najpierw we wdzięczność, żeby to trochę zmiękczyć. Ale moim zdaniem taka prawdziwa zgoda i taka prawdziwa wdzięczność przychodzi dopiero po tym, jak uznamy swój ból. Dziękowanie za to, co nam się przydarzyło, jest ostatnim punktem, jeśli chodzi o przepracowywanie jakiegoś problemu. Więc jeśli zmuszamy siebie lub jeśli w ogóle tego nie czujemy, nie jesteśmy w stanie wejść w to uczucie docenienia, to jest oczywiście normalne. Gdy więc słyszycie zewsząd, że trzeba być wdzięcznym, to proszę, nie wpadajcie w tą pułapkę, bo można bardzo szybko wejść w samobiczowanie, zwłaszcza kiedy dla Was na ten moment to nie jest do osiągnięcia. Zacznijmy więc od początku. Po pierwsze, kiedy chcemy dokonać jakiejś zmiany, to wiemy, co nas uwiera. Wiemy oczywiście z grubsza. Może to być na przykład związek toksyczny albo brak związku i chcemy mieć partnera, czyli samotność. Może to być jakaś praca, którą chcemy zmienić, brak pieniędzy czy problemy z dzieckiem. Czyli mniej więcej wiemy, o co nam chodzi, co nas boli. Kiedy jesteśmy w terapii, dowiadujemy się, że to, co przydarza nam się tu i teraz, jest powiązane bardzo mocno z naszą przeszłością. I to nie znaczy, że odtwarzamy te sytuacje, w których jesteśmy teraz i te problemy, które mamy aktualnie, jeden do jednego, ale odtwarzamy emocje z przeszłości. Jeśli więc ja, jako dorosła osoba, zostałam porzucona przez partnera, czyli zostawiona, to mi za każdym razem odtwarzał się moment, kiedy rodzice oddali mnie do domu dziecka. Więc w dorosłym życiu nikt nie musi mnie oddawać do żadnego zakładu, żebym ja ponownie poczuła to porzucenie. Liczą się emocje. Sytuacje oczywiście mogą być podobne, ale wcale nie muszą. Kiedy docieramy do tego, z jaką to sytuacją może być związane, albo sytuacjami, z jakimi emocjami z przeszłości to może być związane, to tutaj normalnym odruchem będzie złość. I to jest złość przeważnie na naszych opiekunów. Jeśli na przykład czujemy się bezwartościowi,
to możemy dojść do tego, że czuliśmy się bezwartościowi dla naszych rodziców. Jeśli potraficie za to od razu podziękować, super, ale jeśli nie potraficie, to normalne jest to, że poczujecie złość, smutek. Niektórzy z nas mają bardzo mocno stłumioną złość i dotyczy to głównie kobiet. Większość z nas ma zaprogramowane, że nie można się denerwować na rodziców. I teraz co w takim przypadku, kiedy dowiadujemy się, że to, co się dzieje w naszym życiu teraz, z czym się borykamy, jest związane z naszym dzieciństwem, ale nie czujemy złości? Jeśli nie czujemy złości, to na pewno czujemy jakiegoś rodzaju ból, jakiś smutek albo bezsilność. I warto się z tym skontaktować. Złość może przyjść, a nawet powinna, ponieważ dzięki tej złości uświadamiamy sobie, że my już dalej tak nie chcemy. Czyli złość wyznacza granice. Złość mówi do nas, ja z tym dalej już nie pójdę, ja chcę inaczej. Nie dajcie się zwieść temu, że ktoś powie, że złość jest na niskich wibracjach. Złość jest bardzo potrzebna. I kiedy wejdziemy w ten etap złości, to może on trwać nawet kilka miesięcy albo lat. Ważne, aby pozwalać sobie odczuwać tą złość. I teraz może się pojawić taki kolejny głos, czyli co? To znaczy, że mam na wszystkich krzyczeć albo iść do rodziców, jeśli żyją, i im to wszystko powiedzieć? Mam teraz się wyżywać? Mam teraz tupać nogami? A tutaj warto odróżnić odczuwanie od wyrażania. Bo krzyk to jest wyrażanie złości, ale pozwalanie sobie na odczuwanie złości to nie jest to samo, co wyrażenie jej. W każdym razie kolejnym etapem może być smutek, czyli możemy wejść pod powierzchnię złości i wtedy przychodzą nam takie zdania jak zraniłeś mnie, zraniłaś mnie, to mnie bolało, cierpiałam przez to. I kiedy wejdziemy sobie tak głęboko w ten smutek, to jesteśmy na etapie odbywania tak zwanej żałoby. Żałoby po tym, co już nie wróci, ponieważ dzieciństwo już dawno się skończyło. Żałoby po naszych iluzjach, czyli po marzeniach, które się nie spełniły, ponieważ mieliśmy jakieś wyobrażenia na temat tego, jak powinni nas kochać rodzice, jak powinni nas traktować. A okazało się, że było zupełnie inaczej. I czasem potrzebujemy się z tym pożegnać. I tutaj zapraszam Was do wysłuchania mojego podcastu, jakie iluzje warto pożegnać, aby dorosnąć. Link Wam podeślę w opisie filmu. Często smutek miesza się z taką bezsilnością, z takim poczuciem, że nie jesteśmy już w stanie nic zrobić. I to też jest ważne i potrzebne. A po smutku i po bezsilności przychodzi zgoda, ale taka głęboka i prawdziwa, taka z głębi naszego serca. I dopiero wtedy mamy miejsce na wdzięczność. Nie każdy kończy na tym etapie i to jest jak najbardziej w porządku. Możemy skończyć na etapie zgody. Bo kiedy jesteśmy przy pierwszym punkcie, czyli wyrażaniu złości, albo smutku, bo to czasem może być na zmianę, to ciężko nam uwierzyć, że kiedykolwiek podziękujemy za to, co zrobili nam rodzice. Dlatego myślę, że znajomość tego, jak przebiega ten proces terapeutyczny, przynosi jakiegoś rodzaju ulgę. To tak jak po utracie ukochanej osoby, kiedy trzeba przejść przez ten proces żałoby. Niemożliwym jest, żeby poczuć od razu wdzięczność, że ta osoba odeszła, no chyba, że nic dla nas nie znaczyła, albo wchodzimy w tak zwany mechanizm ucieczki. Żałoba po dzieciństwie, które nie było naszym wymarzonym dzieciństwem, też jest tutaj potrzebna. I moim zdaniem złość jest konieczna, aby przez ten proces przejść prawdziwie, autentycznie i skutecznie. Mówiłam też o uznaniu swojego bólu. Uznanie swojego bólu to jest właśnie poczucie tej złości. Czyli w ten sposób danie sobie prawa do tego, co czuliśmy. Jednym z pierwszych punktów
terapii wewnętrznego dziecka jest właśnie danie prawa temu dziecku do czucia tego, co czuje. My często szukamy tego u innych, szukamy, żeby to ktoś nam pozwolił na nasze emocje, na to, jacy jesteśmy. Szukamy takiej bezwarunkowej akceptacji. Terapia wewnętrzne dziecko zakłada, że to my jesteśmy najwłaściwszymi osobami, które potrafią i mogą się sobą zaopiekować. Pamiętajmy, że terapia wewnętrzne dziecko jest jedną z wielu. Ona bardzo często pozwala nam właśnie przejść przez ten pierwszy punkt złości i smutku. Pozwala nam być przy sobie, kiedy jest nam najtrudniej. Jednak kiedy mamy problem z odczuwaniem, to warto na przykład zacząć od terapii z ciałem, aby ciało puściło. Nieważne, w którym momencie przepracowywania jakiegoś problemu, programu jesteś. Myślę, że ważne jest, aby mieć tego świadomość, ponieważ ta świadomość często nas właśnie uspokaja. Stąd też moje nagranie, tak aby uspokoić tych zaniepokojonych. A jeśli potrzebujecie wsparcia lub pomocy, to zapraszam serdecznie na sesję indywidualną online. Pozdrawiam.